Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie na tym kanale. Miło mi Cię powitać, jeśli jesteś pierwszy raz. Miło mi Cię powitać, jeśli jesteś kolejny raz. Wszystkich uprzejmie poproszę o łapki w górę. Dzisiaj bardzo trudny film. Dzisiaj film dla tych wszystkich, którzy nie potrafią sobie poradzić w początkowej fazie zrozumienia, w czym tkwili. Czyli takiej swego rodzaju niezrozumienia sytuacji, bólu, który czują, rozgoryczenia, straty, tego wszystkiego, co się wydarzyło i tego wszystkiego, co mogło być takie piękne. Moi drodzy, spotykam Was w dużych ilościach ostatnimi czasy, w zasadzie od początku spotykam Was dużo i na szkoleniach, i na konsultacjach, i w rozmowach takich czasem nam się zdarza, niezaplanowanych. I wtedy bardzo często opowiadacie mi o czymś, co ja nazywam stratą, czyli poczuciem tego, że straciłam to, co takie piękne, to, co było, zapowiadało się tak wspaniale. Często rozmawiam z osobami, które zrozumiały i to jest dla nich potworne, że mama, tata, mama lub tata nie są tym, kim powinni być dla swojego dziecka, czyli nie są całym światem. Dziecko dla nich nie jest też całym światem. Spotykam ten ból, dotykam tego bólu razem z Wami, kiedy rozumiecie, że na przykład matka nie chce dla Was dobrze i tak naprawdę liczą się zupełnie inne cele dla Waszej mamy, dla Waszego taty, niż to, żebyście byli dobrym, szczęśliwym i zadowolonym z siebie człowiekiem. Bardziej interesuje mamę wpędzanie Was w poczucie winy ojca, w to, żebyście się czuli winni za jakieś działanie, niż to, żebyście byli szczęśliwym i mądrym, spokojnym człowiekiem. To jest dla mnie przerażające, że własny rodzic może chcieć dla własnego dziecka tak źle. Ale to się niestety zdarza i z tym pracujemy, z tym działamy. Natomiast ból, który się pojawia i uczucie straty, bo wszystko właśnie jest oparte na stracie, jest wszechogarniający i bardzo ciężko to przechodzić. Spotykam też i mężczyzn, i kobiety, którzy wychodzą ze związków romantycznych. Wychodzą ze związku, który miał być cudowny, wspaniały, który był i kreował się na samym początku tego związku na coś cudownego, na coś wspaniałego, wyjątkowego. I spełnieniem miał być wszelkich, ale to wszelkich snów o tej romantycznej i cudownej miłości. Bo przecież ten partner, partnerka na początku byli tacy wspaniali. I jak to bardzo boli, kiedy nagle się okazuje, że mieli do czynienia z kameleonem, z kimś, kto absolutnie, absolutnie był w pełnej iluzji i tworzył nam tą iluzję cudowności, rozkoszy, piękności, indywidualności, tego, że jesteśmy tak bardzo do siebie podobni i tak bardzo idziemy w tym jednym kierunku. To było takie cudowne i nagle okazuje się, że ta osoba nie ma do nas za grosz empatii, nie ma do nas za grosz wyrozumiałości i to, co miało być takie cudowne, okazuje się transakcyjnością, czyli absolutnie nie daje z siebie nic i nie ma tej miłości ponad wszystko i tej chęci dobroci dla drugiego człowieka, czyli ty jesteś, kobieto, mężczyzno, najważniejszą osobą w moim życiu i na pewno nie chcę i nie mogę zrobić dla ciebie źle, bo ciebie zawsze kochałem, bo ciebie zawsze kocham. I nagle zostajesz całkowicie sam, pozbawiony złudzeń tego, że ta osoba najcudowniejsza na świecie po prostu kłamie, po prostu nie jest sobą i tak naprawdę nie znałeś jej. Ten ból, który z Wami tutaj dokładnie też przechodzę, jest czymś, co rozwala mnie po całości, bo legną w gruzach Wasze marzenia. Bardzo często ponownie wszystko oparte na stracie, bo miało być cudownie, miało być wspaniale, tyle pięknych lat, tyle cudowności w Waszym życiu się wydarzyło i nagle okazuje się, że trzeba zacząć od początku, że trzeba zacząć pracować i że tak naprawdę to, co tworzyliśmy, nie było, nie miało w ogóle kompletnie, ale to kompletnie sensu.
Spotykam też osoby, które nie potrafią sobie poradzić, na przykład w pracy, na przykład z przyjaciółmi, w których widzieli wsparcie, cudowna praca, cudowne zrozumienie i nagle się okazuje, że stracili tak dużo zainwestowali, a nie dostali w zamian nic. Kompletnie, bo przyjaźń była transakcyjna, bo koleżanka, kolega kolegowali się z tobą dla jakichś celów, dla jakiegoś biznesu może, dla jakiejś przyjemności, dla jakiejś znajomości, bo dobrze ciebie znać, bo jesteś, nie wiem, dobrze postrzegany w pracy, bo jesteś na wyższym stanowisku i dzięki tobie mogę sobie coś tam w pracy załatwić. I to jest przerażające dla was również, że okazuje się, że nie byliście tym w ich oczach, czego spodziewaliście się. To oczywiście wiąże się z uruchomieniem toksycznego wstydu, o czym w poprzednim filmie mówiłam, zostawię link pod spodem, bo ten toksyczny wstyd w radzeniu sobie w tej utracie, w tej stracie tego związku, tej relacji z osobą narcystyczną bardzo, bardzo boli. I to toksyczny wstyd jest czymś hamującym was w dalszym rozwoju, bo przechodzimy z takiej relacji do poglądu, że to coś z nami może było nie tak, że to może my popełniliśmy jakiś błąd, dlatego zostaliśmy tak potraktowani. Bo osoba narcystyczna ma bardzo, ale to bardzo wkrojone w sobie mniemanie wyższe, poniżające was i to uruchamia was ten wstyd, to poszukiwanie, że to może ze mną coś jest nie tak. Moi drodzy, wasze myślenie bardzo często idzie w kierunku straty, czyli rzeczywiście tego, że to, co się wydarzyło, jest stratą. I tak rzeczywiście jest. To są emocje utraty czegoś, co było dla was ważne. Więc byłoby to totalnie dziwne, ale to totalnie, gdybyście mieli po prostu po odejściu waszego męża, żony, po oszukaniu was przez przyjaciółkę, przyjaciela, po utracie fajnej pracy, która miała być spełnieniem marzeń, a okazało się, że jak zwykle nie wyszło, jak to niektórzy mówią, i tego, że okazuje się, że wasza mama albo wasz tata na pewno nie chcieli dla was w życiu dobrze, jak moglibyście wrócić do patrzenia na ten świat na zasadzie nic się nie stało. To jest normalność, że kiedy odkrywasz, że byłeś w świecie iluzji, jest to dla ciebie przerażającym wydarzeniem i jest to emocją straty, emocją tego, że coś straciłeś w swoim życiu. Może dzięki tej relacji straciłeś na przykład kontakt ze swoimi dziećmi. Może przez tą relację straciłeś masę pieniędzy, bo zainwestowałeś w biznes ze swoim przyjacielem, który cię po prostu oszukał. Może zainwestowałeś swój czas w pracę, która okazała się totalnym niewypałem i twój szef wykorzystał na przykład twoje znajomości. Więc każda ta sytuacja, którą odkrywasz z osobą narcystyczną, jest dla ciebie przerażająca. To są straty osobowościowe, to są też straty materialne, tak jak powiedziałam, ale chyba najbardziej bolą te straty uczuciowe, czyli że na kimś się zawiodłeś. Ktoś okazał się kimś, dla którego nie masz większego znaczenia, bo mąż odchodzący do innej kobiety, kiedy i tracisz źródło, kiedy już nie jesteś dobrym źródłem zasilania i zabierający wszystko, co do tej pory zdobyliście i uważający, że to wszystko się jemu należy, absolutnie jest czymś przerażającym. Matka, która nagle się okazuje, że nigdy cię nie kochała i nie ma w zwyczaju i w chęci dbania o ciebie, tylko tak naprawdę zawsze martwiła się o siebie. To wszystko jest przerażające, smutne i niereagowanie na to przez żal, przez frustrację, przez smutek, czasem przez depresję, byłoby nienormalnością. Więc spotkajmy się w tej normalności, która nazywa się
żałobą. Moi drodzy, jeśli pozwolicie, przypomnę Wam etapy żałoby, żebyście mieli świadomość, że Wasze zachowanie po odkryciu, znalezieniu się w sytuacji zawłaszczenia narcystycznego tak naprawdę jest normalnością, bo żałoba w świecie człowieka jest normalna. Wiele rzeczy od nas odchodzi, wiele ludzi od nas odchodzi i często po nich płaczemy, często po nich nosimy żałobę. Jedną z pierwszych emocji i takich zachowań w tym etapie żałoby jest takie niedowierzanie, zaprzeczenie. Jak mogło mi się to stać? Jak mogłem tego nie zauważyć? Jak mogłam być taka durna, że zaufałam przyjaciółce, która chciała mnie oszukać? Jak to jest możliwe, że zaufałem kobiecie, która od lat mnie zdradza i tak naprawdę teraz odchodzi, opowiadając wszystkim naokoło, że jestem idiotą. Jak mogłam wierzyć swojemu partnerowi, który lata całe opowiadał innym, jaką jestem zołzą, jaką jestem straszną kobietą. Jak mogę zaufać kobiecie, która przez lata mówiła moim dzieciom, że jestem niedobrym. Jak mogę zaufać swojemu szefowi, który obiecywał mi, że ta firma i ta praca jest akurat dla mnie, a okazało się, że to, co będę robić, jest tak naprawdę poniżej tych standardów, a już na pewno nie ty, co zostało mi obiecane. Wszystkie te zachowania są dla nas trudne, są szokiem, są otępieniem, są sytuacją, w której nie potrafimy się znaleźć i nie rozumiemy, dlaczego się w niej znaleźliśmy. To jest właśnie pierwszy etap żałoby. Drugim etapem żałoby jest poczucie winy i taki szok, totalny ból, który bardzo często przejawia się w pytaniach, co mogłem zrobić inaczej, co mogłam zdziałać, żeby to się nie wydarzyło, czy mogłam to przewidzieć, czy mogłam to inaczej zrobić. Jest to coś, co powoduje, że zaczynamy szukać w sobie winy i tu, jeżeli nie jest przepracowany toksyczny wstyd, znowu Was odsyłam do filmu o toksycznym wstydzie, jeżeli on nie jest przepracowany, może zawładnąć naszym życiem. I wtedy na przykład odejście od takiej osoby narcystycznej staje się mocno utrudnione, bo zaczynamy obwiniać siebie, zaczynamy widzieć siebie w złym świetle, bo to moja wina, bo to coś ze mną jest nie tak, że to się wydarzyło, że ta osoba zrobiła nam krzywdę. I przerobienie wewnętrznego wstydu jest naszym obowiązkiem, bo nie pójdziemy dalej w tej żałobie. Trzecim etapem naszej żałoby jest wściekłość, jest złość na to, co się nam przytrafiło. Oczywiście są wtedy fantazje o zemście, o tym, że odegramy się, że tak jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie i na pewno ta osoba będzie żałowała. Myślimy bardzo restrykcyjnie na temat tego, żeby się tej osobie coś złego stało na przykład. Myślimy o tym, żeby to spotkało ją dokładnie to samo, co my. Nie potrafimy sobie znaleźć miejsca. Tam jest już duży poziom stresu i duży poziom takiej złości, frustracji, którą coraz bardziej widać na zewnątrz. Czwartym etapem żałoby jest depresja. Często stany depresyjne, często sytuacje zwątpienia, wycofania, izolacji. Nie chcemy pokazywać tego smutku, bo oczywiście w momencie trzeciego etapu, kiedy jest ta złość, ta frustracja, wydatkujemy bardzo dużo energii, bardzo dużo takiego bólu wyrzucamy. No oczywiście po tym bólu, wydatkowaniu energii potrzebujemy się wycofać, więc wycofaniem często są stany depresyjne, stany takiego zwątpienia w siebie i tu znowu nieprzerobiony wstyd może dać o sobie znać. Czyli znowu czujemy wstyd, że daliśmy sobie wejść na głowę, że daliśmy sobie zrobić krzywdę. Tutaj znowu trzeba rozpocząć pracę nad toksycznym wstydem i nie ma się co wstydzić, trzeba po prostu zakasać rękawy, bo ta depresja dopada wszystkich, wcześniej czy później. Często po euforii, czyli takiej właśnie zemście, planie, że teraz nasze życie będzie wyglądało inaczej. Idziemy na siłownię, pracujemy, zarabiamy, tworzymy swoje życie i za chwilę się cofamy do tyłu, a może jednak, a może to moja wina, a może gdzieś ten wstyd we mnie znowu wraca.
I piąty etap, jeśli dobrze wszystko przepracowaliśmy w okresie żałoby, czyli rzeczywiście te momenty, w których mogliśmy się cofnąć do wewnętrznego krytyka, który wywołał u nas wstyd toksyczny i nie cofnęliśmy się i nie widzimy w sobie winy, jest akceptacja. Czyli zaczynamy powoli uspokajać się i akceptować to, co się wydarzyło, rozumieć, że strata, poczucie straty, to, że ktoś na przykład od nas odszedł, to, że ktoś nas na przykład oszukał, to, że ktoś był wobec nas nielojalny, ktoś był kameleonem, zaczyna do nas dochodzić, że to był jego wybór, to był jej wybór, że w ten sposób postąpiła. Bardzo nas to bolało, było to dla nas bardzo nieprzyjemne, ale akceptujemy ten stan. To się po prostu wydarzyło i zaczynamy zdrowieć. Przypominam jeszcze raz, przerobienie toksycznego wstydu i tego, co się tam wydarzyło, jest bardzo ważne w etapie żałoby, żebyśmy nie zatrzymali się na etapie wiecznej ofiary i tego, że wytworzymy w sobie poczucie bycia na przykład narcyzem odwróconym, czyli takim wyuczonym, że będziemy teraz cały świat za to winić. Dobrze przepracowane i dobre przejście żałoby to bardzo ważna rzecz po stracie. Stracie na przykład oczekiwań, stracie marzeń, stracie tego, że to miało być całe nasze życie, a okazało się niestety fikcją. Kiedy przejdziesz dobrze żałobę, kiedy akceptacja nastąpi w piątym etapie, twoje życie zaczyna się zmieniać. Zaczynasz wtedy myśleć racjonalnie, zaczynasz wyciągać wnioski z tego, co cię spotkało i przede wszystkim zaczynasz akceptować właśnie to, co się wydarzyło. I wtedy na akceptacji możesz zbudować dużo lepsze, szczęśliwsze i pełniejsze życie. Wielu z nas nie akceptuje tego, że ten czas żałoby jest dość długi. Jedni mają krótszy okres, drudzy mają dłuższy, jedni się cofają z jednego poziomu punktu do drugiego punktu, bo nie przechodzą, nie akceptują tego, że żałoba musi potrwać. Tak jak tracimy na przykład w wyniku czy wypadku, czy śmierci naturalnej kogoś bliskiego i musimy się z tym pogodzić, tak samo i utrata marzeń, oczekiwań, miłości naszego życia, dobrego kontaktu z naszą przyjaciółką, pięknej pracy, jest dla nas czymś smutnym, tak jak powiedziałam, stratą. Musimy zrozumieć, że to nie potrwa tydzień, nie potrwa dwa. Czasami taka zranienie wewnętrzne potrafi trwać dość długo, ono boli i im bardziej odganiasz to uczucie bólu, im bardziej odganiasz to, że nie powinno cię to spotkać albo nie zasługujesz na to i w zasadzie to powinno być inaczej, tym trudniej tej emocji odejść. Dlatego pozwól sobie i zrozum, że żałoba i przejście wszystkich tych wymienionych przeze mnie etapów jest warunkiem zdrowienia, jest warunkiem przejścia poprawnie tego etapu i pójścia dalej, zamknięcia drzwi. Każde drzwi w życiu trzeba kiedyś zamknąć. Te nasze tutaj na tej planecie Ziemia też pewno kiedyś zamkniemy. Dlatego trzeba być świadomym tego, że drzwi do pewnych zdarzeń w naszym życiu kiedyś trzeba zamknąć, o nich zapomnieć, pójść dalej. Niech one będą dla nas, nawet te bardzo trudne, nawet te bardzo upokarzające dla nas i nawet te, których konsekwencje trwają do dzisiaj. Na przykład utrata dzieci, utrata majątku, utrata przeróżnych rzeczy. One są bardzo, bardzo trudne do przejścia, do zamknięcia tej żałoby, ale konieczne, żeby twoje życie mogło inaczej wyglądać. Często jest też tak, że te utraty tych rzeczy, kiedy odpuścisz tą nienawiść, kiedy odpuścisz tą złość, że tak się wydarzyło, wychodzisz z tej wibracji, wychodzisz z tej emocji nienawiści i twoje życie zaczyna się zmieniać. Więc proponuję ci, żeby spróbować w tej normalności żałobnej dojść do etapu piątego, czyli akceptacji.
bo tam naprawdę jest ukojenie i tam naprawdę można zacząć to życie od początku. Bardzo serdecznie Ci tego życzę. Żeby móc to zrobić, nie bądź dla siebie surowy, nie bądź dla siebie wymagający. Uważaj na momenty, zaznaczyłam je w punktach, w których może pojawić się toksyczny wstyd. Tam rzeczywiście jest niebezpiecznie, ale pamiętaj o tym, że wszystko się dzieje po coś. Wszystko, nawet to bardzo, bardzo trudne, którego nie możesz odgonić i nie może to odejść, trzeba pozwolić temu przyjść. Ja się zawsze śmieję, że ten ból trzeba trochę pogłaskać z tyłu za uchem i on się wtedy, ten ból staje trochę łagodniejszy. Dlatego pamiętajcie, że każdy etap w życiu jest potrzebny i dla każdego trzeba być wyrozumiałym. Jeśli potrzebujesz, pisz dziennik. Pisz, wyrzucaj swoje emocje, opowiadaj o nich komuś zaprzyjaźnionemu, terapeucie, koleżance, przyjaciółce najbliższej, która jeszcze chce słuchać, swojej grupie wsparcia. Przypominam, że w każdym szkoleniu tworzymy grupę wsparcia, w której możecie uczestniczyć. Jest pełno komentarzy. Proszę na live'ach, które robię, rozmawiajcie ze sobą. Kolegujcie się, zaprzyjaźniajcie się. Możecie przecież, jest taka u nas taki zwyczaj, że sobie rozmawiacie na czacie, który udostępniam. Rozmawiajcie, budujcie swoje relacje, rozmawiajcie z innymi. To pomaga w przejściu żałoby. Moi drodzy, dbanie o siebie w tym okresie żałoby jest bardzo ważne. Nie obwinianie siebie za to, co się wydarzyło, jeszcze ważniejsze, a nie wchodzenie w wstyd toksyczny, to już jest po prostu coś, co musicie koniecznie zrobić. Dlatego proszę, pamiętajcie o tym, że to jest normalność. Strata i ból po stracie to jest normalność, to nie jest coś dziwnego. Nikt nie potrafi w ciągu jednego dnia zapomnieć o tym, że na przykład umarł jego ukochany pies, albo kot, albo nawet świnka morska. Nikt tego nie zapomina z dnia na dzień. Tak samo utrata wielkiej miłości, na przykład powiązana z utratą dzieci, jest czymś potwornym dla matki, dla ojca również. To są straszne rzeczy, które mają miejsce. Ale żeby pójść dalej i żeby na przykład dać swojemu dziecku radość za kilka lat, kiedy mam nadzieję do nas wróci, nawet po tak wielkiej stracie, wy silni będziecie temu dziecku potrzebni. Nawet jeśli kończy się piękna, długoletnia przyjaźń z koleżanką, z naszą przyjaciółką, z naszym przyjacielem, też trzeba pójść dalej, też trzeba zamknąć te drzwi i znaleźć innych ludzi, którzy będą nas rozwijać w życiu, którzy będą nam trzepotać w te skrzydełka, dmuchać w te skrzydełka, żeby one jeszcze wyżej latały. Więc moi drodzy, pamiętajcie, w żałobie i w przejściu tej żałoby jest coś, co jest tak ważne i tak piękne, że trzeba to przeżyć. I nie martwić się, że to jest dziwne, że ja tak bardzo, bardzo cierpię. Tak, cierpimy, bo mamy dużo empatii, bo mamy dużo miłości w sobie, bo mamy coś, co jest niedostępne dla osób narcystycznych, czyli współodczuwanie. Więc współodczuwajmy wzajemnie i nie martwmy się, że to jest takie bolesne, to kiedyś minie. Za to tego, czego Wam bardzo, bardzo serdecznie życzę, żeby to trwało krócej niż dłużej. Bardzo pięknie Wam dziękuję za dzisiejszy film. Pamiętajcie, żałoba jest częścią naszego życia, strata jest częścią naszego życia i to jest całkowicie normalne. Bardzo serdecznie Wam dziękuję, życzę dobrej nocy, do zobaczenia.